Siemanko, jesteśmy ponownie w Stalowniku i tak jak żeśmy obiecali wam pod tym odcinkiem ostatnim ze Stalownika, zobaczyliśmy się w Wodery i dzisiaj będziemy eksplorować zalane piwnice, tak więc lecimy. Dobra, pierwsze wejście do wody. Zobacz, już atakuje. Patrzcie sobie. Tak, sytuacja wygląda tak. Tutaj by naprawdę głęboko, ale czuję się niekomfortowo bardzo. Niekomfortowo? W ogóle nie sprawdziliśmy szczelności tego, zobaczcie sobie. O. Turbo wodery, ale jakie uczucie. No. Kurde, wiesz co, jest niepewne, że ta siatka. Troszkę. Co jest, Robert? Ale zimno. No, czuję już po nogach. Zimno. Masakra, ej. Jak my... A się woda gdzieś w ten do góry podnosi. Ale zimno. Wchodzisz, czy? Zmarzło mi tak, że to jest nieprawdopodobne. Mam nadzieję, że to nie będzie po pas, bo mi plecak zmoknie. No to jeszcze jest 2 stopnie w dół. O kurde, ty Robert, ja nie wiem, czy ci plecak nie zmoknie. Tak, ja się sprawdzę. Co tu się dzieje? Mam nadzieję, że nie ma tu krokodyli, stary, albo jakichś badalców. Ale zimno, ja jebę. Nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie zimno tu jest. Zobacz, potem swój ptak w tej wodzie, skin na zdjęcie. Zwróć. Gdzie to miniaturki fajnie, jak ty widzisz, jest zalany w tej wodzie. Co? Powiem kościół? Dobrze, czy ma oświatów, co ci mówię. Co? Czy ci ma oświatów? Nie wiem. Tak zrobimy? Aha. No wiem. Twoja reklamówka jest urwana. Jak ja mam to dać? Jak ja mam to dać? Przebij. Kurwa, powiem ci, że tych taków braknie tam. No. Bo już zamarzam, stary. No i nie wiem, co z tym zrobić. Aha. Nie powiesz tego tutaj? Nie utrzymasz? Połóż to na beczkę. Kurwa, czy może być? Na to może powiesz. Daj mi to. Daj mi to. Kurwa. Tak goły wracą. Co? Goły wracą, czy siedzimy. No i jest zimno. Przygotuj się. Dobra. Woda się troszkę tutaj. Sprawdzimy szczelność teraz mojego. Ale zimno, ja pierdzia, jest coraz to gorzej. Ja. Ty, ale mi ścisło. No, ale zimno. Masakra. Muszę w powietrzu trzymać te. Rekin wpadł do wody. Trzeba patrzeć po nóżki, żeby nie wpaść. Patrzcie, co się dzieje. Tak? Okej. Okay. Kamera w powietrzu i jazda. Patrzcie sobie. Wszystko zalane. Tu żeśmy sobie wzięli plecaki do bezpieczeństwa, żeby nam nikt nie podpieprzył. Mam nadzieję, że tu nic nie pływa. Słuchajcie, niesamowita zimna woda. Już 30 lat kocham. Kochamy. Zobaczcie. Tak. Jak ciśnie to zimno. Patrz, ktoś tu był nawet w 2017, to pewnie nie było zalane. No wiesz, jak było na tyle, żeby się znalazło, to chodzi. Mhm. Ale ja to jest tak ściśnięte. I to jest nieprawdopodobne. No. No nie gadaj. A tu był ten syp, co z góry żeśmy widzieli. Tak, to jest ten syp.
pod nogi, bo w tamtej pokoju jest otwór w dół. Jest zejście jeszcze niżej. No, ale wody opór, nie? Bardzo chodzę, żeby nie zamoczyć się. No, to ja wtedy miałem roczek, ty, nie cały nawet. Tak? No. Jak mnie bol. Szczypią już mnie uda. Dawaj, no. Gnoj, żuczek. Ale na to co mówię w tym. Co? Nie, to jest jakiś... meduza. Oficjalnie. Mało tu jest rzeczy już. No ja cię tylko prowadzę, bo już zamówiłem strasznie. Ej, mogę uczuć ci? Ale to jest, wiesz, takie może uczucie. Tak, to nasze rzeczy. Do pewności, żeśmy... Masakra. Co? Czyli to wszystko? Aha, dziura widzę. A tu już płyci troszkę, bo tu jest wyżej. No coś tam jest w tej wodzie. Mogło coś tam być ciekawego, ale tam już to niestety. Tak. A mi za szyję wpadła woda. Co to widać? No. Kawałek lampy. O kurde. Ty Robert? No. Ja wychodzę i zabieram rzeczy, czy na odwrót? Wejdę i zabiorę rzeczy, wiesz? No, to zrobię tak wcześniej. Uważaj na tą drabinkę tu pode mną. Ty wychodzisz, ja ci mu podać, czy...? Tak, tak. Dobra. No już się trochę nasiedziałem w dłużej niż ty. Dobra. Kurwa, co jest? Ale akcja. Jestem tak zmarznięty i chyba też, chociaż nie wiem, kurwa. No tak zimno jest, to skarpiłem, czy skarpiłem. Ja już tak nie czuję, że jest. Ja nie wiem, no to samo, ja też czuję, jakbym miał w nogach. Ale patrz, jak to fajnie spływa wszystko pod... Powiem ci, że nie jestem pewien teraz. Zima, co? No, te trzy pokoje, ale że taką akcję odwaliliśmy, to jest 10 na 10. Zalane piwnice nie były za duże. Woda była lodowata, pomieszczenia puste.
Mimo to warto było zejść i sprawdzić. Mamy nadzieję, że materiał się podobał i zostawicie łapkę do góry oraz subskrypcję. My się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnych urbexach. Cześć!